Skąd pomysł na Krój Nowochódzki? Ta historia zaczęła się już jakiś czas temu i to w Warszawie. Warszawa jako pierwsza wymyśliła, że to jest dobry pomysł, żeby zaprojektować krojepisma charakterystyczne dla danego miejsca, danego miasta. I w efekcie projektu, który już dawno temu się odbył, takiego projektu warsztatowego, zostały zrealizowane warszawskie kroje. I pomyślałam, że to jest dobry pomysł, żeby coś podobnego przeszczepić też na grunt krakowski. W 2019 roku realizowałam w Krakowie w ramach stypendium prezydenta miasta Krakowa projekt Typograficzny pejzaż Krakowa, w ramach którego udokumentowałam, zrobiłam dosyć szeroką dokumentację, typografię, którą można znaleźć na ulicach miasta Krakowa. Wtedy już wiedziałam, że te tabliczki, które tutaj widzimy, są unikatowe dla Nowej Huty. Nigdzie indziej w Krakowie takich nie ma. Nie ma nigdzie indziej w Polsce takich, dlatego że ja tym badaniem typografii zajmuję się już od jakiegoś czasu i zostały dla niej zaprojektowane prawdopodobnie po 59 roku, po 1959 roku, bo wtedy osiedlom nowochódzkim zostały nadane nowe nazwy, te, które obecnie znamy. Praca nad krojem pisma polegała na analizie tych tabliczek i tych liter, które na niej się znajdują, zarówno tych z nazwami ulicy, jak i tych z numerami. Na tych tabliczkach z numerami znajduje się szeroka wersja tych liter, które są powyżej, więc mając taki materiał, Nika Langosz, z którą współpracowałam, która zajmowała się pracą już nad poszczególnymi literami w profesjonalnym oprogramowaniu do projektowania fontów, była w stanie stworzyć krój pisma w takiej odmianie, która pozwala nam używać i bardzo wąskiej odmiany, i bardzo szerokiej odmiany. Innym materiałem, który też służył nam do pracy nad tymi literami, były historyczne zdjęcia. Zwłaszcza takie, na których pojawiały się różnego rodzaju transparenty, napisy różne okolicznościowe. To też pozwalało nam tak naprawdę określić, co to jest ten nowochódzki charakter. Pracując z Niką nad krojem pisma, zależało nam na tym, żeby mimo historycznych inspiracji był jak najbardziej nowoczesny, aby dało się nim składać współcześnie różne plakaty, zwłaszcza szyldy. To jest właśnie jeden z przykładów wykorzystania huty w przestrzeni publicznej, tutaj w przypadku informacji o godzinach otwarcia. To jest jeden z przykładów też kroju pisma huta. To jest też okazja, dla którego przede wszystkim powstawał. On powstawał równocześnie z projektem tych tablic. Ten krój pisma pojawia się też tu i w nazwach ulic, i jeśli chodzi o cyfry. Krój pisma huta jest darmowy. Można go pobrać ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej, zainstalować na swoim komputerze i używać do woli. Myślę, że krój pisma, który oddaje charakter dzielnicy, to świetny pomysł. Tak bywa z typografią. Po to właśnie badam tą typografię, po to się tym zajmuję, żeby szukać charakteru danego miejsca. Typografia to jest taki cichy i mało widoczny tak naprawdę element, który jednak bardzo mocno wpływa na ten charakter. Dzisiejsze wydarzenie, które miało miejsce tutaj w naszym Ośrodku Kultury, realizowane jest w ramach obchodów 30-lecia Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury Norwida. Pracownia powstała w 1992 roku. Poprzez 30 lat swojej działalności realizowała wiele, wiele bardzo różnych inicjatyw ekologicznych. W ramach obchodów 30-lecia pracujemy, mamy wiele wydarzeń, m.in. właśnie konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej. Dzisiaj mieliśmy rozstrzygnięcie, mieliśmy również warsztaty prowadzone przez panią Małgorzatą Fatalską.
zatytułowane Abstrakcja w przyrodzie.